Nasza uroczystość, którą rozpoczynamy, jest przerzuceniem mostu między tym, co było, a naszą rzeczywistością w przyszłość. I dlatego wdzięczni tym wszystkim, którzy złożyli swoje zdrowie, życie w obronie Ojczyzny, gromadzimy się, aby prosić dobrego Boga o miłosierdzie dla tych, którzy tu spoczywają i w najróżniejszych miejscach, szczególnie tych bezimiennych. Na Sokulskim cmentarzu parafialnym są mogiły 38 strzelców podhalańskich, którzy we wrześniu 1920 roku w czasie bitwy niemieckiej zginęli w obronie wolnej ojczyzny przed nawałą bolszewicką. Tradycyjnie już w Sokółce od ponad 20 lat obchodzimy uroczyście rocznicę zwycięstwa w bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 roku. Powiat Sokulski, a zwłaszcza jego wschodnie rubieże, były areną krwawych walk i przedpolem tego wielkiego zwycięstwa w wielkiej bitwie niemeńskiej, które ratowało wolność Polski w krwawym zmaganiu z nawałą bolszewicką przed 100 laty. Wszak tu we wrześniu 1920 roku walczyła 21. Dywizja Górska, a w jej składzie 4. Pułk Strzelców Podhalańskich. Wielu z tych żołnierzy na naszej sokulskiej ziemi złożyło w ofierze swoje młode życie, spoczywają między innymi na naszym parafialnym cmentarzu. Wszystkim nam dzisiaj trzeba starać się należycie zrozumieć naukę płynącą z ciężkich doświadczeń naszej przeszłości i angażować się odważnie w dzisiejsze sprawy ojczyzny. Można przegrać bitwę, ale wygrać całą wojnę. Mimo rozbicia w narodzie, mimo różnych nieprzyjaznych ideologii, trzeba dążyć do przełamania podziałów i do zgody, bo tylko w jedności można budować lepsze jutro ojczyzny. Polecajmy więc w tym miejscu znaku eucharystycznego naszemu Zbawicielowi poległych w bitwie niemieńskiej i wszystkich, którzy oddali swe życie, walcząc o wolność i broniąc niepodległości Rzeczypospolitej, a także teraźniejszość i przyszłość naszej ojczyzny. Thank you.
wojnie polsko-bolszewickiej były dwie główne bitwy. Bitwa warszawska i bitwa niemeńska, oprócz całego ciągu zmagań, które wystąpiły podczas tej bardzo niebezpiecznej dla Polski i Europy wojny. Cała wojna była przemilczana przez okres PRL-u, bo to była wojna z tym sąsiadem, którego spadkobierca potem nas okupował w okresie Polski komunistycznej. Ale i dzisiaj, choć Bitwa Warszawska już jest obecna mocno w świadomości zbiorowej, w świadomości narodowej Polaków, to cała wojna jeszcze nie. Bitwa Niemeńska właśnie czeka na takie godne miejsce w naszej wspólnej narodowej świadomości. Ale wiemy, że Bitwa Warszawska tej wojny nie rozstrzygnęła, ani jej nie zakończyła. Dopiero Bitwa Niemeńska przesądziła ostatecznie o losach tej wojny, pozwoliła wytoczyć granice Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej na wschodzie. W szczególności Sokółka ma to swoje zasługi, ale wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby o tym więcej mówić. Powinniśmy budować naszą świadomość historyczną na wiedzy o tych faktach. Sokółka. Niby takie małe miasteczko, niby może mało znaczące wówczas, ale jakże bliskie sercu każdego Polaka. Sokółka jest odzwierciedleniem Polski, jest to tak zwana mała Polska. Tu ścierają się różne narodowości, kultury. One współistnieją ze sobą. Potrafimy żyć, współdziałać, możemy się różnić. Ale w jedności jest siła. Patrząc, drodzy moi, przez pryzmat bitwy niemeńskiej, która położyła kres bolszewizmowi i która dała nam wolną Polskę na te 20 lat, czy każdy z nas się chociaż zastanowił, co czuli ci żołnierze i po jednej, i po drugiej stronie? Czy każdy z nas choć przez chwilę zdał sobie sprawę, że stając w obliczu śmierci, ci młodzi ludzie, czy oni myśleli o swoich rodzinach, myśleli o Polsce, ale pewnie niejednemu też serce zadrżało. Niejedna osoba też, nie mając księdza u boku, a chcąc się wyspowiadać, prosiła Boga o wybaczenie. Ja, jako burmistrz tego miasta, mając moc od mieszkańców, chciałam teraz publicznie przeprosić wszystkich. Wszystkich tych, którzy doznali uszczerbku, którzy byli krzywdzeni za tamtych czasów. Proszę w imieniu wszystkich i po jednej, i po drugiej stronie o wybaczenie i wybaczam. Przywołuję bohaterów Bitwy Niemeńskiej, żołnierzy 1. i 3. Dywizji Legionów, 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 2. Dywizji Ochotniczej, 17. Dywizji Wielkopolskiej, 21. Dywizji Górskiej, kawalerzystów z 2. i 4. Brygady Jazdy oraz artylerzystów z Grupy Artylerii Ciężkiej, którzy w zaciętych bojach oswobodzili Suwalszczyznę oraz zdobyli Grodno i Lidę. Stańcie do apelu! Z okazji setnej rocznicy Bitwy Niemeńskiej, salwa honorowa! Rój! Salwy! Ojrowy! Trzeba! Łonu! Salwo! Łonu! Salwo! Łonu! Salwo! Bez tej zwycięskiej walki, zarówno nad Wisłą, jak i nad Niemnem, państwo polskie by nie przetrwało. Musimy kolejnym pokoleniom Polaków przekazywać tę prawdę, że bez znajomości historii, bez czczenia naszych bohaterów,
ale także bez codziennej pracy na rzecz naszego państwa po prostu nasza ojczyzna na dłuższą metę nie przetrwa. My dziś na szczęście nie musimy z bronią w ręku bronić niepodległości naszej ojczyzny. Historia jest ważna, ale ważne jest także to, co dzieje się dzisiaj i to, co my robimy dla naszej ojczyzny, jest ciągle aktualne. I my dziś mamy obowiązek nie zmarnować ich dorobku, nie zmarnować ich walki. Tak, aby za kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset lat kolejne pokolenia Polaków także z dumą mówiło o tym okresie, w którym my teraz żyjemy. Celebrujmy to święto jako wyzwanie i zaproszenie do jednoczenia sił w realizowaniu naszych spraw i obowiązków stawianych nam przez współczesny świat. Bitwa niemeńska w Sokółce na ziemi sokólskiej zawsze była obchodzona z należytą oprawą. Pani dyrektor, na Pani ręce przekazuję ten oto sztandar z dumą, jakiej każdy by zazdrościł. Z dumą i z chwałą Bogu i na pożytek ludziom. Pani burmistrz, dziękuję za przekazanie sztandaru. Obiecuję, że będę dbać o dobre imię szkoły i wśród naszych uczniów pielęgnować najważniejsze wartości. Szkoła podstawowa w Starej Kamionce otrzymała wspaniałe imię. Imię bohaterów Bitwy Niemeńskiej. Uczniowie poznali historię bitwy nad Niemnem. Wiedzą, że była ona kontynuacją Bitwy Warszawskiej i jedną z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Jako wychowawcy i nauczyciele chcemy w dalszym ciągu szerzyć wiedzę o tej bitwie i nadać jej należną rangę. Chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli na naszej sokólskiej ziemi o nieskrępowaną swobodę Rzeczpospolitej. Bohaterowie tej bitwy są znakomitym wzorem dla młodych Polaków. Kochani uczniowie, życzę Wam, aby patroni naszej szkoły byli dla Was wzorem zarówno jak i teraz, tak i w życiu dorosłym.
stulecie bitwy jest to bardzo ważny moment, ale też pamiętajmy o wszystkich, którzy przelewali krew, o Podhalańczykach. I ich słynne motto, kieby co, kane co, to my są. Kochani, bądźmy jednością, bądźmy siłą, bądźmy prawdą. Ja jeszcze raz chciałam podziękować wszystkim Sokółczanom za to, że pamiętacie. Za to, że zawsze jesteście tak jak strzelcy podhalańscy.